Daszbur, witam na kanale Instytutu Analiz Środowiskowych. No, jak zwykle staramy się cyklicznie ostatnimi czasy z Wami się spotykać i pokrótce przedstawiać bieżącą sytuację w łowiectwie, no i przede wszystkim zagadnienia prawne. A propos zagadnień prawnych i pytań, przypominamy, że od pewnego czasu przyjęliśmy taką zasadę, której się będziemy trzymali. Ona polega na tym, że odpowiadamy na pytania mailowe tylko i wyłącznie naszym patronom. Natomiast pozostałe osoby, które mają do nas pewne propozycje pytań, oczywiście staramy się to sukcesywnie robić, ale wyłącznie na kanale tutaj na Jasiu, dlatego że przede wszystkim tych pytań jest sporo, a każde opracowanie odpowiedzi wymaga dość dużo czasu. A druga sprawa, no te pytania są często ważne i trzeba, żeby więcej osób mogło się z nimi spotkać, czy też żeby mogło odpowiedź poznać, aniżeli tylko jeden pytający. Także jeszcze raz mówię, tutaj zaznaczam, pytania naszych patronów oczywiście od razu staramy się odpowiedzieć im, natomiast pozostałym osobom tutaj zapraszamy do oglądania kanału Jaś i będziemy sukcesywnie na nie odpowiadali. Z jednym małym wyjątkiem. Jakiś czas temu zaobserwowaliśmy taki dziwny trend, że pojawiają się pytania, które można byłoby w skrócie złożyć. Mniej więcej, jak dowalić koledze? Albo mam coś, chcę mu bardziej dokopać. Co zrobić, żeby mu bardziej dowalić? Słuchajcie, bardzo nam przykro, ale nie będziemy na takie pytania udzielali odpowiedzi. Misją Jasia nie jest dokuczanie kolegom. Ja wiem, że wielu z pośród myśliwych uważa, że zwrot kolega wśród myśliwych pochodzi od zwrotu wykolegować, ale my na to się nie zgadzamy. My w to nie wchodzimy, unikamy takich sytuacji. Przepraszam bardzo, ale nie będziemy pomagali sobie nawzajem dokuczać. Nie jest to naszą intencją. Jeżeli macie taką ochotę, szukajcie takiej odpowiedzi na innych kanałach. Tutaj chcemy łączyć, chcemy pomagać, a nie dzielić czy doprowadzać do kolizji. Także sorry, takich informacji u nas po prostu nie znajdziecie. Natomiast kilka zagadnień fajnych w międzyczasie się pojawiło i chciałbym Wam je przedstawić. W dzisiejszym programie dwa pytania. Mamy takie tutaj na biegu, które są moim zdaniem istotne. Pierwsze pytanie to jest zagadnienie takie. Przeczytam wprost całe. Daszbur, polowanie zbiorowe na zwierzynę grubą, drobną i drapieżniki polowało 14 myśliwych i 4 psy. Jeden z myśliwych zarzucił, że jest za mało psów, ponieważ aby spełnić warunek regulaminu powinno być jeden pies na 3 myśliwych. Jak pisałem wcześniej, było to polowanie na zwierzynę grubą, drobną i drapieżniki, między innymi na bażanty. Polowanie nie było typowym polowaniem na ptactwo. Czy zarzuty myśliwego są zasadne? Powiem szczerze, że pomimo, że już poluję kupę lat, to pytanie to zabiło mi klina. Zacząłem się zastanawiać, oczywiście pierwsza myśl pewna była, ale wiecie, w życiu prawnika to jest tak, że nie wolno bazować na swojej pamięci. Tu trzeba sięgnąć do konkretów, do przepisów i ja tak zrobiłem. Rzeczywiście, szanowni koledzy, szanowne koleżanki, paragraf 5, ustęp 1, punkt 7 tak zwanego regulaminu polowań, czyli rozporządzenia ministra środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz, mówi o tym, że podczas polowań na ptactwo musi być taki układ, że jeden pies przypada na 3 myśliwych. No i przyznam uczciwie, że literalna interpretacja tego przepisu wskazywałaby, że myśliwy, który zarzucał, miał rację. Przy układzie 14 myśliwych tych psów powinno być więcej niż 4. Czyli powinno być co najmniej 5. Krótko mówiąc, należałoby kilku myśliwych z tego polowania relegować. I ja powiem szczerze, że mam tu pewne wątpliwości. Dlatego, że w kilku miejscach regulamin zachowuje się tak trochę nie do końca jednoznacznie. To znaczy, ujmuje to w ten sposób jak tutaj, no podczas polowania na ptactwo. No ale tutaj nie było polowania na ptactwo, tylko to było polowanie, podczas którego dopuszczone było polowanie na ptactwo. Czyli jakby jeden z wielu elementów i
I chyba należy tak to interpretować. Chociaż z drugiej strony wydaje mi się, że tutaj argumentem przemawiającym za odwrotną, taką rygorystyczną wykładnią, mówiącą sorry, 1:3 i koniec, też znajdziemy szereg wartości, które o tym mówią, no bo chociażby chodzi o to, żeby tych psów była dostateczna ilość, żeby wzmacniać kynologię, poprawiać. Słuchajcie, na pewnym poziomie pracy prawnika to jest tak, że mogą być dwie wykładnie, za obiema znajdziemy argumenty. Argument za tą pierwszą, że to jest tylko polowanie, przy którym strzela się również bażanty. No, wiecie, jakbyśmy to bardzo tak rygorystycznie robili, to przecież te psy wcale nie muszą w miocie pracować. No bo one mogą być na stanowisku i wtedy po co aż tyle psów na takim polowaniu? Z drugiej strony można znaleźć argumenty przeciwne. No jednak tych psów powinno być dużo, bo środowisko powinno mieć wiele psów, bo to podnosi poziom kynologii. No ale tutaj znowu można znaleźć argumenty z kolejnej strony. No nie każdy myśliwy nadaje się do tego, żeby mieć psa. Ja wiem, że to jest fajne, ja sam mam 3 psy, ale z drugiej strony no nie każdy ma rękę do psa, nie każdy ma czas, nie każdy ma wreszcie warunki terenowe, lokalowe, żeby tego psa utrzymywać. No to lepiej w niektórych przypadkach, żeby ten pies jednak miał innego właściciela. Suma summarum, ja chyba bym się skłonił, ale mówię chyba, to jest moja osobista wykładnia, że przy takim polowaniu, jak mówi pytający, chyba bym uznał, że nie doszło do naruszenia prawa, bo to nie było polowanie typowo wyłącznie na ptactwo. To było polowanie pędzone, gdzie tylko przy okazji w planie polowania dopuszczono ptactwo i chyba ta wykładnia by się obroniła, chociaż mówię, nie chcę gwarantować, że swojej nieomylności, bo tu przepisy są niejasne, bo są nieostre i chociażbyśmy do nich spojrzeli, nie znajdziemy w nich czytelnej i jednoznacznej odpowiedzi, a więc proszę potraktować to, co powiedziałem, jako moją propozycję odpowiedzi, a nie jako odpowiedź literalną ustawy. No, tutaj jeszcze a propos tego, pod jednym z komentarzy, na którymś z filmów pojawiły się takie zarzuty, że to jest moja wykładnia. Słuchajcie, no pewnie, że moja. Dlatego, że nie ma wykładni, która byłaby tak zwana autentyczna, bo w Polsce żaden organ nie jest w stanie, nie wolno mu robić wykładni autentycznej, czyli interpretować swoich własnych aktów prawnych. Każda wykładnia jest wykładnią jakiegoś podmiotu, organu, osoby fizycznej, osoby prawnej. Czyli to, co ja przedstawiam tutaj na kanale, to są to często moje wykładnie, moje propozycje rozwiązań, czasami częstokroć, zwykle zresztą oparte na orzecznictwie, no bo do tego sięgam, przygotowując odpowiedzi dla Was. Natomiast no, nigdy nie znajdziemy tak, żeby każdemu ona odpowiadała. No i nie można też powiedzieć, że tak jak kiedyś spotkałem, że albo Wy prawnicy celowo komplikujecie, powinny być jasne przepisy. Też bym tego chciał. Ale tak się nie da, dlatego że nie da się wszystkich wariantów przewidzieć w akcie prawnym, który miałby w miarę możliwie rozsądne rozmiary. No chyba, że chcemy mieć kilkuset, tysięczną stronicową regulamin i wtedy mówimy, no wszystko w nim jest zapisane. No, tylko niech mi ktoś powie, jak wtedy się w nim poruszać. Po prostu tak to już niestety bywa. Więc odpowiedź moja taka, raczej bym się zgodził ze stanowiskiem kolegi, że te zarzuty nie są zasadne, a jak się komuś nie podoba, to przecież na tym polowaniu chyba z tego co wiem obowiązku uczestnictwa nie ma. Więc mógł się z tego polowania wyłączyć, ewakuować. Druga sprawa. To jest pytanie również czytelnika. Chciałbym zapytać, jak powinno reagować koło łowieckie w przypadku, gdy zgłaszają się do niego mailowo, telefonicznie i tak dalej, lokalni mieszkańcy z informacją o rannym, potrąconym czy padłym zwierzęciu. Czy należy przekierowywać sprawę do powiatowego inspektoratu weterynarii lub do urzędu gminy? Co jeśli jest już po godzinach pracy tego urzędu, albo jest to weekend czy dzień wolny od pracy? Szanowni koledzy, szanowne koleżanki, no pytanie jest wyjątkowo na czasie, zwłaszcza, że w dniu, chyba zależy wczorajszym, zapadł taki bardzo istotny dla nas wyrok, niekorzystny zresztą dla sprawcy. Mianowicie chodziło o bardzo rozdmuchaną sprawę. Myśliwy, nie wiem, na wniosek kogo uczestniczył w czynności uśmiercenia rannej sarny. To znalazł się przy tym jakiś niezadowolony z tego obserwator, który nadał rozgłosu, włączyły się fundacyjki antyłowieckie, które wokół tego zrobiły oczywistą aferę.
No faktem jest, że sposób uśmiercania tej sarny był skądinąd skandaliczny. I tu się zgadzam. Mianowicie sprawca po prostu podszedł, wziął nóż i poderżnął jej gardło. No chyba najbardziej takie niefajna, możliwy sposób działania. No, żadnego zwierzęcia nie ubija się w sposób taki, że ono jest świadome. No wybaczcie, ale to, co zrobił ten myśliwy, nie znam, kto, nie wiem, kto to był, było absolutnie niewłaściwe. Z drugiej strony mogę sobie zrozumieć i przetłumaczyć jego motywację, jaką była chęć skrócenia cierpień. No bo czasami jest taki przypadek, że ktoś nas woła, ktoś nas dzwoni do nas, słuchaj, kolego myśliwy, przyjedź, bo jest taka sytuacja, ranne zwierzę, trzeba je dobić. No faktycznie w Polsce nie ma odpowiednich procedur. I to mówię wprost, nie ma odpowiednich procedur, one są niedopracowane, są niepełne, takie, które są dyskusyjne. Chodzi o to, że powinno być jasno powiedziane, tak jak jest w innych krajach. Zwierząt dziko żyjących nie przemieszcza się. Jeżeli zwierzę samo wstało i odeszło, ok, zostawiamy je w spokoju. Jeżeli nie jest w stanie wstać, należy je uśmiercić. A u nas się pojawiają ekofundacje, które te zwierzęta potem wkładają do samochodu, ciężko ranne, przewożą, spowodując ogromne cierpienie tych zwierząt, bo nie chcą dopuścić do tego, żeby ono zostało uśmiercone, rzekomo to ma być tym gorszym rozwiązaniem. Słuchajcie, ja nie będę komentował tego, nie będę, bo nie chcę, bo mam tutaj inne zdanie, ale przede wszystkim mówię tak, jest artykuł 33 ustawy o ochronie zwierząt, który myśliwy znać muszą. Ten przepis pozwala nam, myśliwym, ale nie tylko, również strażnikom leśnym, straży leśnej, w ogóle służbom leśnym, policjantom itd., podjąć decyzję o konieczności uśmiercenia zwierzęcia, którego stan jest taki, że no, naszym moralnym obowiązkiem jest skrócenie jego cierpień. Zaznaczam, pozwala, a nie zobowiązuje. I w takim przypadku, jeżeli ta decyzja zostanie podjęta przez ów uprawniony organ, mówię, my tu jako myśliwi też zostaliśmy wymienieni, to każda osoba, która posiada broń, ma prawo użyć jej w celu wykonania tej decyzji. I to jest, proszę Państwa, nasza autonomiczna decyzja. Uznajemy, że jest taka potrzeba, wtedy osoba, która ma broń, może ją, tą sztukę, uśmiercić. Ale chcę Was uczulić. To nie jest nasz obowiązek. Ba, nie jest to nawet nasze zadanie. Bo wśród elementów łowiectwa nie ma obowiązku uśmiercania rannych zwierząt. Nie ma obowiązku ich uprzątania. Więc udzielając odpowiedzi na pytanie, które zadał nam tutaj kolega. Słuchajcie, no nie jest naszą rolą wchodzenie w kompetencje organów. I to urzędy mają obowiązek mieć podpisaną umowę z właściwym organem na uśmiercenie tej zwierzyny. To się robi w ramach planu zwalczania bezdomności zwierząt. Tam gmina wykupuje, że tak powiem, dyżury u weterynarza i w razie potrzeby jego się wzywa do tego, żeby on uśmiercił. A jeżeli on nie jest tego dnia w pracy, to on ma obowiązek, bo on ma kontrakt, on ma obowiązek zapewnić zastępstwo za swoją osobę. My nie musimy się w to włączyć. Prawo nam daje możliwość. Prawo daje, ale nas nie obliguje. I ja teraz mówię z perspektywy, no powiem skądinąd, doświadczonego łowczego. Ja nie wysyłam swoich ludzi do takich rzeczy. Bo to są same kłopoty. Słuchajcie, pierwszy kłopot to jest to, że przyjeżdżam na miejsce, ktoś, a tam jest zwierzę ranne. Do tego dochodzą jeszcze gapie, którzy przecież nie chcą tego zwierzęcia dobijać, tylko zazwyczaj chcą, krzyczą ratuj. No ale my nie jesteśmy od ratowania, my nie możemy tego zwierzęcia ratować, my nie możemy go przemieszczać. Naszą rolą w tym wypadku jest, przepraszam bardzo, powiem wprost, zabić to zwierzę. I teraz tak, nikt nam za to nie podziękuje. Nikt nam nie zwróci kosztów dojazdu, kosztów użytej amunicji. A teraz, gdyby coś się stało, nikt za nas nie pokryje kosztów jakby zdarzenia. Krótko mówiąc, dojdzie do rykoszetu, to ranne zwierzę się poderwie, zaatakuje kogoś, zrobi komuś krzywdę. Słuchajcie, my podejmując taką decyzję, bierzemy na własne ryzyko odpowiedzialność za szkody, które z tego tytułu powstaną. No byłoby głupotą to robić. Zwłaszcza, że ja nic z tego nie mam. Więc kochani, odpowiedź jest prosta na to pytanie.
Tak, w takim przypadku przekierowujemy do właściwego organu. Ja zazwyczaj przekierowuję to do policji, bo policja ma na stałe dyżurnego i ten dyżurny w razie czego połączy się z odpowiednim pracownikiem urzędu i przekaże tą informację. Natomiast jeżeli chcecie, to możecie to zrobić do gminy. Natomiast bądźmy bardzo ostrożni w tym, żeby stawać się rakarzami. Nie mamy takiego obowiązku. My nie jeździmy do rannej zwierzyny. My nie zbieramy padliny. My jej nie utylizujemy. My jej nawet nie zabieramy w ogóle. Ja wiem, że to takie normalne, jakby naturalne, wywodzi się jeszcze z okresu, kiedy myśliwy był od wszystkiego. Dzwoniło się, myśliwy przyjechał, zabrał, no zwykle skarmił tym psy. No dzisiaj okazuje się, że skarmić też nie można, nie? Żeby nie było tak prosto. Bo się okaże, że mimo braku zgody powiatowego lekarza weterynarii, tą tuszę zagospodarowaliśmy. Więc słuchajcie, moje zdanie jest tutaj bardzo konkretne. Ja nie jeżdżę, ja nie wysyłam. A posłużę się też pewną anegdotą, której byłem bohaterem. Kiedyś, dobrych kilka lat temu, dzwoni do mnie kobitka z gminy, z urzędu gminy, gdzie mamy obwód łowiecki. I mówi, panie Miłoszu, panie Mowczy, niech pan bierze karabin, szybko przyjeżdża. Tu i tu. Ja mówię, ale kobieto, po co? No ale niech pan szybko już jedzie. Ja mówię, o co chodzi? Do czego zastrzelić? Mówię, kogo zastrzelić? No ptaka trzeba zastrzelić. No jak to? Karabin, ptaka? No tak, struś uciekł z hodowli, trzeba go zastrzelić. Ja mówię, proszę pani, niech pani się opanuje. Jak to zastrzelić, bo ucieka? Komu on zagraża? Czym on jest niebezpieczny? Co on takiego zrobił, że mam go zabić? Ja mówię, niech pani się pohamuje trochę, bo czyż to będzie lincz medialny. Co, przyjechał Miłosz z karabinem i do strusi wali? Niech pani, ona mówi, wie pan co, niech pan poczeka, ja przemyślę i zaraz dzwonię. No, nie odezwała się przez minutę, 10, 15, pół godziny, do końca dnia w ogóle się nie odezwała. Kilka miesięcy później spotykam się z nią podczas tam planów łowieckich i kobietka mi mówi, no pytam się jej, no niech pani mi powie, jak się ta sprawa z tym strusiem skończyła. Ona mówi, ojejku, panie łowczy, pan mi życie uratował. Mówi, najlepszy możliwy sposób to się skończyło, jak tylko się dało. A ja mówię, no jaki? No mówi, panie łowczy, ja nie pomyślałam, że to byłby tak lincz medialny. No ale jak się skończyło, się pytam. No mówię, no muszę mówić, że najlepszy. Czyli poszedł do sąsiedniej gminy. Słuchajcie, no i tak to wygląda. Nie dajmy sobie narzucać rzeczy, za które odpowiada urząd. To nie jest nasz obowiązek, nie jest nasza rola, nie jest nasze zadanie. Przepraszam bardzo, mogę w czymś wziąć udział. Czyli jeżeli przejeżdżam, widzę, że jest ranne zwierzę, i to moralnie, tu w sercu mnie to boli, to nie mogę tego znieść. Okej, podchodzę i dostrzeliwuję. Mam takie prawo. Ale jeżeli nie jestem czegokolwiek pewny, unikam takich sytuacji. Pamiętajcie, że na celowniku wtedy zawsze my będziemy jako całe środowisko. I nawet teraz wracając do tej historii, tego kazusu, którym tak się szczyciły środowiska antyłowieckie. Słuchajcie, ten człowiek, który podszedł do sarny i ją z tym nożem, no, zabił. Przecież chciał dobrze. Chciał, żeby to zwierzę uniknęło cierpienia. Bo faktycznie wezwanie teraz lekarza to oznaczałoby godziny czekania na pomoc, której skutkiem i tak byłoby uśmiercenie. Natomiast, czyli tak naprawdę można przypisać mu dobrą wolę. Domyślam się, bo ja nie znam sytuacji tak dokładnie. I teraz niestety za to zapłacił. Zapłacił, bo jest skazany, straci pozwolenie na broń, czekają go koszty. Dlatego słuchajcie, nic nam to nie daje. Oprócz gniewu społecznego, niechęci, nienawiści. Przepraszam bardzo, mnie w to nie włączajcie. Więc ja nie jeżdżę, nie wysyłam myśliwych, przykro mi bardzo, odsyłam do urzędów. Urząd za to bierze pieniążki, urząd dysponuje, daje te pieniążki potem odpowiednim lekarzom za ich dyżury i to oni się z tego wywiązują. Jeszcze jedna uwaga. Kiedy jednak zdecydujecie się na to, żeby w trybie artykułu 33 ust. 3 uśmiercić zwierzę, to pamiętajcie, że broni możemy użyć tylko i wyłącznie wobec zwierzęcia dzikiego. To znaczy, że w tym trybie nie możemy uśmiercić rannej krowy, rannego psa, czy jakiegokolwiek innego zwierzęcia domowego, nawet jeżeli ono cierpi, to tutaj broni nam nie wolno użyć. Mówię to również w kontekście pewnej historii, którą też miałem okazję
być jej bohaterem, ponieważ prowadziłem swego czasu wykłady dla lekarzy weterynarii. Był tam między innymi uczestnikiem ich lekarz powiatowy, wojewódzki lekarz weterynarii z jednego miast. No i oto omawiamy poszczególne te etapy i tak dalej, tego uśmiercania, że nie wolno użyć broni palnej względem zwierzęcia innego niż dzikie. I on się tak mnie pyta, ty, panie mecenasie, to znaczy, że jak jest ranny byk, który wybiegł z obory czy z uboju, to ja mam do niego podejść ze strzelbą Palmera czy z zastrzykiem? I ja mówię, panie doktorze, niech mnie pan nie pyta, bo to nie takie już przepisy głupie zrobiłem. Ale z punktu widzenia prawnego, jeżeli ktoś pójdzie z bronią palną, będzie ponosił odpowiedzialność karną z artykułu 35 ustawy o ochronie zwierząt. I przepraszam bardzo, nikogo nam moralnie w to wrabiać nie wolno. Dlatego z punktu widzenia prawa, sorry, te uwagi kierujemy do ustawodawcy. Czy się zmieni przepis? Nie wiem. Na dzień dzisiejszy sytuacja nie wygląda różowo. Wiecie, co się dzieje w parlamencie. Jest tam, są tarcia o władzę. Bardzo chciałbym, żebyśmy doczekali względnego spokoju. Bardzo bym chciał zmiany w modelu łowiectwa, chociaż nie takim samym modelu, co pewnych zmian ustrojowych. Bo wiecie, na co mnie boli bardzo? Jako myśliwego, że płacę tą składkę. Okej, no nie jest może wysoka, ale z tej składki nie mam nic ani ja jako myśliwy, ani nie ma nic jako przyroda, jako łowiectwo. Naprawdę po stokroć bym wolał, żeby z tych 500 zł, a może nawet więcej, było płacone w ten sposób, że 1/3 jest na cele organizacyjne, 1/3 na cele badawcze, 1/3 na fundusz, który by na przykład służył renaturyzacji i krótko mówiąc, za które koło wzorem rozwiązania Duck Unlimited mogłyby wykupować ziemię od rolników, tworzyć tam rozlewiska dla zwierzyny. Taki fundusz byłby naprawdę fajnym rozwiązaniem, pozwalałby nam na to, żeby nas widziano, że my coś robimy, bo wiecie, w łowiectwie jest ten problem, że my wszyscy mówimy, że chronimy przyrodę, ale jak zapytam konkretną osobę, a w jaki sposób ty chronisz, co ty zrobiłeś dla przyrody w ciągu ostatniego roku, to oprócz argumentów, że strzeliłem coś albo czegoś nie strzeliłem, to niewiele możemy znaleźć, bo no i jeszcze ewentualnie podsypuję zimą bażantom. No wiecie, to są takie dość karkołomne argumenty o ochronie przyrody. Dlatego gdyby takie rozwiązanie było, mam nadzieję, że uda nam się je kiedyś wprowadzić, czyli fundusz, za który wykupujemy ziemię, to oczywiście chciałbym, żeby to było obwarowane na przykład z zakazem tworzenia tam w takich miejscach rezerwatów przyrody czy parków narodowych, żeby nie było tak, że my za nasze pieniądze wykupujemy, narobimy się, a potem nam ktoś powie, no to teraz to będzie park narodowy i myśliwy wypad. Więc, ale gdyby było tak, jak powiedziałem, naprawdę chciałbym, żeby ludzie doceniali to, co robimy, bo my sami nie potrafimy się do końca docenić. Posłuchajcie, jeszcze dwie rzeczy, o której chciałem Wam powiedzieć. No pierwsza rzecz, sorry, ale no będę musiał Ci powiedzieć wprost, potrzebujemy Waszego wsparcia. Przez dłuższy czas nie robiliśmy żadnych zbiórek, utrzymywaliśmy się z tego, co nam wcześniej wpłynęło. Okej, ale mamy problem drugi już z rzędu, ponieważ nasza fundacja znalazła się na celowniku organizacji antyłowieckich. Nasze działania zostały dostrzeżone, więc starają się nas teraz systematycznie pozywać. No, zostaliśmy pozwani przez pana Roberta, którego wcześniej wychwyciliśmy, jak nakłaniał do tego, żeby chciał zapłacić za to, że ktoś zabije myśliwego i teraz poczuł się urażony naszym działaniem, pozwał nas. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że pewnie nam się, mam nadzieję, że uda nam się to wygrać, ale niestety są kolejne koszty procesu, za które musimy wyłożyć za adwokata, no bo ja tego prowadzić nie będę. Nie mogę też tego sam robić, więc no, ktoś to musi, no musimy mieć po prostu środki. To nie są jakieś gigantyczne kwoty, ale te kilkanaście tysięcy docelowo może być. Na pewno na tym etapie potrzebujemy przynajmniej kilku tysięcy złotych, żebyśmy się rozliczyli z adwokatem, który nam tą sprawę prowadzi. A to jest już druga sprawa, bo wcześniej podobną sprawę wytoczył nam niejaki pan Rafał Gaweł za to, że ujawniliśmy fakt, że jest osobą ściganą za kolejne przestępstwa i aktualnie ma sprawę, gdzie również z naszego wniosku elementy zostały dołączone do sprawy przeciwko panu Gawłowi, no ale pan Gaweł poczuł się urażony, że my o tym mówimy, a on jest taki przecież kryształowo uczciwy. I dlatego słuchajcie, no to jest kolejna sprawa, tu już wyłożyliśmy środki, tu musimy włożyć kolejne środki. Kochani, bez Waszej pomocy po prostu będzie nam bardzo trudno utrzymać się i tutaj kontynuować naszą misję, ale bardzo Was proszę, jeżeli możecie, wspierajcie. Link do naszej zrzutki będzie na dole w filmiku. Bardzo Was proszę, tutaj każdy grosz się liczy. Wiem, że jako środowisko jesteśmy zdolni, żeby się zmobilizować i utrzeć nosa tym
A nie będę mówił, żeby nie było wulgaryzmów, bo nam YouTube wytnie. Słuchajcie, a na sam koniec jeszcze dwie rzeczy już takie szybkie. Święta się zbliżają. Ja oczywiście z tego miejsca chcę Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Mam nadzieję, że w nowym roku łowiectwo jakoś wyprnie z tego kryzysu, w który się trochę na własne życzenie przez ostatnie 4 lata ładowaliśmy. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Ja ze swojej strony robię wszystko, żeby pewna normalność była. Wiem, że wielu naszych kolegów też się zaangażowało w rozmaite działania. No, trzymam kciuki za to, żeby zgoda, żeby wszystko razem nas tutaj wywiodło na właściwy kierunek. Oby. A po świętach ważna rzecz. I tutaj nasz apel. Słuchajcie, to już druga edycja wyzwania Makiasia. Kto pamięta z zeszłego roku, wyzwaliśmy wszystkich na pewien pojedynek ze swoimi słabościami, wzorowany na Maktap Challenge. Chodziło o taki szkocki zwyczaj polegający na tym, żeby jednego dnia upolować pardwę, złowić łososia i upolować bodajże jelenia. Oczywiście te maknaby mają rozmaite warianty w różnych krajach. My mamy własnego polskiego krajowego maknaba, Makiasia. I ten makijaż polega na tym, żeby myśliwy w ciągu jednego dnia, ale tylko w okresie między świętami a Sylwestrem, czyli to jest tam raptem 27, 8, 29, 30, 31, podjął wyzwanie polegające na tym, żeby w ciągu tego jednego dnia, od rana, od świtu do nocy, myśliwy upolował jedną zwierzynę płową, jedną zwierzynę drobną w postaci ptactwa i jednego drapieżnika. Możliwe jest również igo, ale tutaj mówimy ogólne zasady. Jedno pióro, jeden drapieżnik i jedna sztuka zwierzyny płowej. To wyzwanie jest w zasięgu każdego praktycznie z nas. Nie trzeba tego robić w jednym obwodzie, byle zmieścić się w ciągu jednego dnia. W zeszłym roku wielu podjęło wyzwanie. Udało się 3 szczęśliwcom. Przypominam o tym, że zasady są proste. To jest wyzwanie dżentelmeńskie. Pokazuje, że poluje się, że to jest polowanie trudne, to jest pewne wyzwanie. Muszą być spełnione wszystkie standardy etyczne, czyli musi być na ptactwo pies, czyli musi być odpowiednia fotografia każdego ze zwierzaków i oczywiście posiadanie wszelkich niezbędnych uprawnień. I po przesłaniu nam takiego zgłoszenia ze zdjęciami, z również zdjęciem upoważnienia i oczywiście uzupełnionego i krótkim opisem wydarzeń dla tych, którym się uda to zrobić, już mamy przygotowane certyfikaty. Jest to już nasza druga edycja. Wchodzi do naszego pewnego kanonu. Pokazuje, że łowiectwo to jest pewna przygoda, pokonywanie własnych słabości. Ja w naszym kole planuję zrobić to w formie spotkania, że się wspólnie spotkamy, rozjedziemy na polowanie, potem będziemy się mieli wspólny posiłek, znowu rozjedziemy na cały dzień, na drugą część polowania. No mam nadzieję, że komuś się uda. Ja w zeszłym roku podjąłem wyzwanie, przyznam uczciwie. Niestety Hubert mi nie podarzył, znaczy podarzył, no ale niestety zabrakło trochę szczęścia, drapieżnika nie dołożyłem i w ten sposób challenge w tym roku jest dla mnie po raz kolejny wyzwaniem. Zobaczymy. Tutaj mój apel do przyjaciół z YouTube'a. Słuchajcie, mam nadzieję, że Wy też się w to włączycie. Filip, Kamil, chłopaki z innych kanałów. Dacie radę? Ja spróbuję. A Wy challenge podejmujecie? Do dzieła. Dasz bur i do zobaczenia w nowym roku. Wszystkiego najlepszego. Powodzenia dla wszystkich.